Ja chciałem Ci, Piotrze, powiedzieć, że zawsze chciałem zostać bohaterem książki. Zawsze chciałem być zapisany, zapisać się w historii. No fajnie, fajnie. Żeby ludzie mnie czytali, jaki byłem wspaniały, jaki byłem piękny. Nie, no doceniam, doceniam, doceniam. Więc dzisiaj mam taką możliwość, że jestem bohaterem książki. Ja sam sobie jestem. Tylko widzisz, jak będę czytał tę książkę, to już nie będziesz bohaterem mojej książki wtedy. Jakby nie będę czytał twojej opowieści, także jakby to twoje marzenie jakby istotne, wierzę w nie i jakby jest ukłon i jakby zrozumienie, ale to nie będzie już do końca twoja historia. Znaczy, ty będziesz ją przeżywał sobie tam w domu, na kanapie, ale ja przeczytam ją i to będzie już moja historia. Także... Ale to wiesz, ja zawsze mogę odbić piłeczkę i równie dobrze mogę to zrobić z twoją książką. No nie, no moja będzie o mnie. Witajcie serdecznie na naszym kanale. Chcieliśmy Wam przypomnieć oczywiście o subskrypcjach, o włączeniu dzwoneczka i chcieliśmy Wam też przypomnieć o tym, że z naszym partnerem naszego kanału jest G2A, który sprzedaje gry planszowe. Pod naszym filmem oczywiście jest spis, taka topka gier, które wybraliśmy z tego sklepu, aby Wam pomóc w wyborze dobrych gier. Właśnie teraz uczę się takich gestów, gestykulacji takiej typowej dla youtuberów. Ale ja chcę mieć takie, wiesz, gesty, że jak ty mówisz, to ja pokazuję, ale że... Ale Piotrze, prawdziwi, dobrzy youtuberzy nie robią takich rzeczy. No wiem, dlatego mi to kiepsko wychodzi, bo jakby jak robię coś na siłę, to wtedy nie wychodzi. Zgadza się. Słuchajcie, a propos G2A, to tam jest to nasza topka, ale to już mówiliśmy o tym. To już było powiedziane. No, tak. No ale to nie zmienia faktu, że to jest topka, a oni lubią topki, my też... Chyba lubimy topki, bo trochę ich zrobiliśmy na kanale, prawda? To prawda. To masa jest tego, masa. Nie, musimy skończyć z tymi topkami. Słuchajcie, przepraszamy w ogóle Was za te topki, że tak ciągle te topki, my tak wiecie. No ale to się dobrze ogląda, dlatego to robimy. Dla klikalności, dla statystyk. Więc uwaga, niedługo będzie topka. A. Dzisiaj topka dwóch naszych ulubionych książek, które ostatnio przeczytaliśmy. Może nie ulubionych w ogóle, nie, w historii. To jest topka naszych dwóch książek, które przeczytaliśmy. To są najlepsze nasze książki, które przeczytaliśmy w ostatnim tygodniu. I które są o nas. I jest o nas, dokładnie. Bo rzadko bywa tak, że literaturę, którą czytasz, tak się z nią utożsamiasz, że masz wrażenie, że ty tam jesteś i mało tego... Ja tam byłem. Oprócz tego, że jesteś... Ja to sobie nie wyobrażam, tam ja tam byłem. A że byłeś tam? Ja tam byłem. Dlatego dzisiaj będziemy w materiale mówić o książce, w których byliśmy. I w których wy też możecie być. Tak, każdy z was będzie swoim indywidualnym bohaterem. Każdy z was wcieli się w postać w świecie, który w jakiś sposób będzie was angażował. Ale nie tylko angażował waszą wyobraźnię, ale angażował was jako graczy. Bo to jest istotne. To nadal jest gra. To jest gra. To jest gra w życie, Piotr. Ale takie życie oczywiście fantazy, życie w jakimś świecie stworzonym przez jakiegoś autora, bo mimo wszystko doświadczamy tutaj i słów, i wyobraźni autora, który oczywiście sprawia, że my też zaczynamy tworzyć tę literaturę. Nadal jest to gra analogowa. Nadal ogólnie jest to gra i w tym materiale również powiemy o tym, na ile jest to gra i na ile jest to literatura, albo coś pośrodku. My oczywiście mówimy o tym, co zostało ostatnio wydane przez wydawnictwo Fox Games. Fox Games ostatnio raczy nas nie tylko grami, sensu stricto. Stricte. Tak? Stricte. I nie tylko grami planszowymi, karcianymi, ale również raczy nas w ostatnim czasie czymś, co jest pomiędzy literaturą, a pomiędzy grą, bo są i komiksy paragrafowe. I zagadki. I zagadki, i rebusy, i takie właśnie dzienniki, o których wspominaliśmy w podcaście. Zapraszamy do podcastu, tu się pojawia. O, po raz kolejny. Fox Games zaprezentowało nam coś, na co wszyscy, myślę, fani gier RPG, gier paragrafowych, powieści paragrafowych czekali. Na początku lat 80. pewien pan Steven Jackson doszedł do wniosku, że stworzy książkę o przygodach wielkiego bohatera. No i stworzył. I później się okazało, że powstało kilkadziesiąt różnego rodzaju tytułów. W tej około 60, ponad 60 pozycji. Także Fox Nie Games ma trochę do roboty jeszcze. Także Fox czasie. Games, my oczywiście trzymamy kciuki, żeby to się tam ładnie Wam sprzedawało, bo jakby głównie też o to chodzi, wydawnictwu. Pieniądze. Też, więc żeby to tam ładnie się sprzedawało, bo ja mimo wszystko, i to już możemy na początku, myślę, powiedzieć, ja powiem, że mnie się bardzo podobało, a w tym materiale powiemy razem, dlaczego nam się podobało. Tak jest. Ta książka będzie Was po prostu torturować i będzie Was rzucić ze schodów, po czym Was skopie, a na sam koniec wywlecze Wasze flaki na zewnątrz i nawet nie przeprosi.
I zrobi to książka. Słuchajcie, książka, która jest literaturą, książka, którą się czyta, którą się doświadcza i w której bierze się czynny udział. To jest bardzo istotne, słuchajcie. Powieści paragrafowe gdzieś tam narodziły się właśnie za sprawą Stevena Jacksona. Ja nie wiem, czy tylko on się tym zajmował się jeszcze z kolegą swoim. Tak. I Janem Livingstone'em. Ty masz chyba nawet, to jest nazwa. Nie, ja mam tak, napisane, masz. Ja mam napisane, że to jest Czarnoksiężnik z Ognistej Góry napisał Steve Jackson w porozumieniu ze swoim kumplem. Livingstone'em. Nie wiem, czy byli przyjaciółmi albo kumplami. No byli kumplami. Może współpracowali ze sobą tylko dla pieniędzy. Czysty interes. Zero pasji. No tak, tak jak u nas. W teorii literatury był taki przełom, w której sobie teoretycy mówili o tym, że literatura powinna być bardziej angażująca. No jak powinna być angażująca? Na przykład byli sobie poeci, którzy stworzyli taką poezję interaktywną, gdzie otwierając sobie książkę, miałeś książkę złożoną z takich paseczków, i sobie mogłeś tworzyć swój wiersz, przekładając paseczki zdań, tworząc swoje wersety i swoją poezję. Fantastyczne. To jest tylko pytanie jest takie, czy to wtedy autorem tego, co został stworzony, jest ten człowiek, który napisał, czy ty? No na pewno autorem pomysłu na tego typu literaturę jest autor ten, który to stworzył, nie? Rozumiem, ale ktoś te zdania też napisał. Tak, ale właśnie, tu też otrzymujemy taki pomysł postmodernistyczny. Jakby w ogóle cała koncepcja narodziła się w latach 80. W 82 został jako pierwszy wydany Czarnoksiężnik. Tam chyba szóstą czy piątą z kolei był właśnie Dom pełen zła. Dziesiąta. I jest to literatura, jest to gra. Ty grałeś to, czy bardziej czytałeś? Ja przeżywałem przygodę. Okej, dobra, wygrałeś. To jest połączenie świata RPG z literaturą. Dlaczego? Ponieważ przeżywamy przygody w bardzo podobny sposób, jak to robimy w niektórych grach RPG, bo część testów przechodzimy oczywiście poprzez rzuty kostką, mamy swoją postać, która zbiera pewien ekwipunek, chodzi po korytarzach, labiryntach, rozwiązuje pewną zagadkę i na sam koniec oczywiście musi dojść do pewnego celu, który jest postawiony przed nami w całej książce. Ale my nie potrzebujemy mistrza gry, bo naszym mistrzem gry oczywiście jest książka, decyzje podejmujemy sami i to jest świetne rozwiązanie dla osób, którzy nie mogą z kimś grać. Jak dobrze wiecie, ja bardzo nie lubię gier planszowych, w którym gra się solo. Nie czuję przyjemności, ponieważ jest to dla mnie element społeczny. I to jest rozwiązanie, które całkowicie spełnia moje oczekiwania, ponieważ ja nie muszę niczego rozkładać, nie zajmuję dużo przestrzeni na stole, mogę usiąść sobie zwyczajnie na kanapie, ba! Rzuty kostką, które są w tych książkach, nawet nie muszę mieć przy sobie tych kostek, ponieważ każda strona posiada losowy układ kostek i ja po prostu robiąc test mogę sobie otworzyć książkę, okej, mam piątkę i trójkę, mam jeden, dwójkę. De facto rzuciłeś kośćmi, nie rzucając nimi. Dokładnie. Przerzucając strony. Dokładnie. To ciekawy patent. Ja posiadając swojego prywatnego mistrza gry, który jestem de facto sam nim, bo muszę to przeczytać, jakby nie patrzeć. Tak. Znaczy bardziej narrator chyba, wiesz, bardziej to też jest ciekawe doświadczenie. Tak, narrator, to prawda. Oczywiście autor jest tutaj mistrzem gry, który ci tworzy te światy, ty sobie to oczywiście jakby literki składasz słowa, a słowa składasz zdania, a one nie, w twojej... Nie, wstęp to polonistyczny robisz? Ale nie, ja mówię o tym dlatego, że rzeczywiście to jest takie doświadczenie bardzo wsobne i takie bardzo osobiste i takie bardzo prywatne. W ogóle literatura jest takim doświadczeniem bardzo, bardzo intymnym. Dla mnie, jakby tu mówiłeś tu bardziej o mechanice i o tym, że podejmujemy te decyzje, rzeczywiście zgadzam się, że to jest takie doświadczenie gry RPG, no bo na początku w ogóle wcieramy się w rolę, to jest bardzo istotne. W postać. Mamy swojego bohatera. Jest napisane, bohaterem jesteś ty. Oprócz tego, że wcielamy się w postać, to my jeszcze sobie na początku tę postać stwarzamy. Bierzemy pod uwagę oczywiście jej cechy, jakieś tam cechy charakteru, cechy, nie wiem, zręczności, no wszystko to, co buduje taką postać, jak w grach RPG. Zaznaczamy sobie, mamy jakąś pulę oczywiście perków,
czy też limitów, punktów do wykorzystania. Musimy w jakimś systemie się zmieścić. Tak. I to jest oczywiście ustalone przez każdą z tych powieści. To jest indywidualnie ustalane, ile tych punktów mamy do wykorzystania. Oczywiście rzucamy kośćmi, żeby pewne cechy ustalić, jak, z jakiej puli możemy korzystać. Więc rzeczywiście już na wejściu otrzymujemy coś, co bardzo przypomina grę RPG, ale solo. No bo to jest doświadczenie takie bardzo właśnie intymne, osobiste, wsobne. I to jest bardzo dobre. Dla tych wszystkich, którzy na przykład nie grają w gry RPG, ale chcieliby poczuć, jak to jest. Chociażby w tym najbardziej płaskim doświadczeniu solo. Jedyną różnicą między RPG a tą książką jest taka, że we wszystkich grach RPG, poza mistrzem gry, sami gracze budują opowieść, więc nigdy nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy. To oczywiście wszystko jest napisane z góry, ale to, w jaki sposób przejdziemy tę grę i jaką ścieżkę wybierzemy, w 100% zależy to od nas. I to też jest takie bezpieczne RPG. Wiecie, z grami RPG wiele rzeczy też nie zależy od nas, prawda? Wiele rzeczy zależy od mistrza, ale nie zawsze od niego, bo coś może nie pójść, bo gracz nie chce się wcielić w rolę, bo troszeczkę psuje. Albo będzie miał być chomikiem. Przestań, no musisz go musisz rzucać. Być bardem, który jest alkoholikiem, no, ale naprawdę. Ale już walczysz, może będziesz teraz śpiewał? A tutaj natomiast mamy taką bezpieczną, komfortową grę RPG, której nikt nam nie popsuje. Język, który jest tutaj użyty, jest okej. Rzeczywiście słownictwo, które się tutaj pojawia, jakby tworzy nam ten świat, w którym istniejemy. Przedmioty, które mają tutaj swoje nazwy, czy potwory, które się tutaj pojawiają, rzeczywiście są nam bardzo dobrze znane. W niczym się nie pogubimy. Rzuty kością są banalnie proste. Historia sama się toczy. Rzuty kością zawsze są proste, nie? Po prostu upadają i upadają. No nie, bo wiesz, możesz rzucić kości i od tego musisz odjąć 2, od tego musisz dodać plus 1, plus mam miecz K6, który dodaje mi jeszcze jeden rzut kością. Okej, tak dużej złożoności tu nie ma, chociaż o pewnych cechach musimy pamiętać mimo wszystko, żeby tego testu dokonać. Więc do tego potrzebujecie oczywiście tylko i wyłącznie ołówek. Proponuję też mieć jakiś mały notesik, żebyście mogli sobie parę rzeczy ewentualnie, jeżeli chcecie, notować, bo będziecie umierać na potęgę. Możecie sobie tutaj też notować. Będziecie umierać. My wam prezentujemy dwie pozycje. Dom pełen zła, który został przeczytany przeze mnie, i Czarnoksiężnik z Ognistej Góry, który został przeczytany przez Marcina. I mogę wam powiedzieć tylko... Bez spoilerów. Tyle, bez spoilerów. Dom pełen zła to jest horror, thriller. Na taki się nastawiamy świat, tak? Tutaj mamy informację, że oczywiście na początku była noc wypełniona gęstym mrokiem, padał deszcz, my jesteśmy kierowcą, jedziemy w jakimś kierunku, oczywiście gdzieś tam coś się wydarzyło niepokojącego, wpadliśmy do rowu, widzimy jakiś budynek, jakiś dom, w którym się tli światełko, idziemy, podążamy w tym kierunku i pukamy do drzwi. I od tego momentu zaczyna się nasza przygoda. Już na samym początku, to warto wam powiedzieć, myślę, że to istotne jest, jak ten system jest budowany. Bo na początku mamy informację, jak zacząć historię, czyli jak czytać tę grę, jak w nią jak grać po prostu. Jak w nią grać. Ja mam tak samo tutaj. Wiesz, że każda książka tak ma? Dlatego grać w grę musisz mieć instrukcję. Dokładnie, więc tu instrukcję też mamy. Dwie strony, więc to nie jest dużo. Z tyłu natomiast mamy też informację o tym, jak budować cechy naszej postaci. I mamy to oczywiście taką kartę przygody, gdzie mamy zręczność, wytrzymałość. Super. A masz na Napotkanie wrogowie? Masz raz, dwa, trzy, cztery, mamy, dobra. No to samo, zobacz. Super. No, zrobię kalkę, po prostu ksero zrobi. Okej. Tabelkę, w której będziemy sobie zaznaczać wszystkie takie informacje związane, jak nam poszło, jak nam nie poszło, liczby, statystyki, ale tego nie ma dużo. Jest to na tyle zbalansowane, że nam nie psuje czytania. Właśnie, Marcin, wspomniałeś o języku. Słuchajcie, jest to bardzo dobrze napisane, jest to przede wszystkim bardzo dobrze przetłumaczone, więc przygotujcie się na takie doświadczenie, naprawdę na poziomie dobrej literatury, takie beletrystyki. Dobra.
która sprawia, że czujemy przygodę. Po prostu. Szukaliśmy ich, wiesz, bo na samym końcu jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jest osiem stron, wskazówki, wyposażenie, eliksiry, odzyskiwanie punktów zręczności. No tak, a ja mam jeszcze... siedem stron. A ja mam jeszcze napisane, przy tej tabelki, to mam jeszcze napisane, zobacz, mam używanie szczęścia w walce, ja bo mogę używać szczęście. Zobacz, ja mam to samo. Co się dzieje, kiedy... Patrz, kiedy a ja nie mam notesu. Chodzimy po labiryntach. Podejmujemy decyzję. Już? Wykonujemy rzuty. Mogę? Wykonujemy testy. Mogę z tej historii? Dodatkowo jeszcze będziemy wczuwać się w bohatera, który przeżywa tę historię. Chciałbym swoją książkę opowiedzieć. To jest horror. Okej. Okay. Marcin ma fantazję. No to ja mam fantazję. Okej? Okay? My jesteśmy poszukiwaczem przygód. Jesteśmy w krainie, jesteśmy pod wielką górą, gdzie prawdopodobnie mieszka wielki czarnoksiężnik. Każdy, kto próbował ukraść jego skarb, nie przeżył. My stoimy pod tą górą. Bawimy się parę dni w karczmie, słuchamy różnych opowiastek. Dostajemy takie klepnięcie w plecy, no to tam są drzwi, proszę idź i podróżuj, a my stoimy pod wielką jaskinią i wchodzimy. Tak się rozpoczyna, nie będę więcej spoilerował. Na swojej drodze będziemy spotykać takie klasyczne potwory jak orki i trolle, to jest prawda? Tak. No, tak. Ty masz gobliny. Ty masz takie właśnie takie generyczne fantazy, tak. Ja mam takie generyczne, że tak powiem, generyczny horror, thriller. Ale wielu rzeczy możesz się tutaj spodziewać, naprawdę potrafi powieść zaskoczyć. Nie spoileruj. Nie. Idealna książka dla wszystkich pasjonatów powieści grozy. Tutaj dostaniecie wszystko to, co w powieściach grozy powinno się znaleźć, co lubicie. A Piotr lubi. Wszystkie takie dramaturgiczne sytuacje, pełne napięcia, one się tutaj znajdują i naprawdę buduje to imersję. Ja już dawno tak się nie bawiłem, czytając, może nie tyle czytając książkę, powieści, ale już dawno tak się nie bawiłem, grając w literaturę. Tak bym to powiedział. Nawet są ilustracje. No są. W podsumowaniu chciałem powiedzieć, że może was zmylić imię i nazwisko autora, Steve Jackson. To nie jest ten od Munchkina. Tak. Tamten jest Brytyjczykiem i robił zupełnie inne gry. Znaczy ten jest Brytyjczykiem. Steve Jackson jest Brytyjczykiem, ten, który popełnił te paragrafówki. Ten jest Brytyjczykiem. A tamten jest Amerykaninem. A może właśnie jest odwrotnie? Nie, tak. Ten jest Brytyjczykiem. A to workshop kto założył? Brytyjczyk? Ja to na pamiętam. Pewno, no tak, na pewno. Jestem pewien. Mam sprawdzić teraz. Sprawdź to. To nie jest ten sam Steve Jackson, którego znacie z Munchkina. I to nie jest w ogóle istotne, jaki to jest Steve Jackson. Wy macie się przede wszystkim dobrze bawić. Nie, to jest istotne, dlatego że my prowadzimy program z przekazywaniem wiedzy i jakby nasza wiedza musi być oparta o fakty, a fakty są takie, że to nie jest ta sama osoba. Dokładnie, to nie jest ten Steve Jackson od Munchkina, to jest inny Steve Jackson. To jest Steve Jackson o paragrafówek. Dokładnie, a paragrafówki są spoko. Bardzo spoko. My gry polecamy, znaczy książkę, literaturę, RPG. Powieść, przygodę. My polecamy wam zabawę w tego typu grę, książko-grę, literaturo-grę, ponieważ przede wszystkim możecie miło spędzić czas sami ze sobą, bo w planszówkach nie zawsze tak jest. Znaczy planszówki są skazane na doświadczanie innych. No chyba, że grasz solo, czego ja nie lubię. No, ja tego nawet nie biorę pod uwagę, nie? Dlatego no właśnie, ja to nie mówię. Dlatego to jest słabe. Dlatego te książki są okej. Okay. Bo jeżeli są solo? Jeżeli jesteście samotnikami, nie macie przyjaciół, gracie w gry komputerowe, wyjdźcie z tego komputera, przeczytajcie książkę. Ja w ogóle bardzo liczę na to, że seria będzie rozwijana, bo jest co wydawać. Steve Jackson wraz ze swoim kolegą, tam jeszcze kilku innych autorów się pojawiło, popełnili naprawdę bardzo dużo tej literaturo gry.
I to jest bardzo dobre, jeżeli to będzie nadal trzymać taki poziom, jaki trzyma obecnie, czyli jest to dobrze przetłumaczone, ja nie znalazłem tam żadnych literówek, nie wiem, źle przetłumaczonych fraz, trzyma to naprawdę poziom całkiem przyzwoitej literatury, bo ja to też tak czytałem, ja do tego też podchodziłem jako do literatury, w sensie oceniałem to jako przykład jakiejś literatury na jakimś poziomie. Piotr jest wykształcony w tym kierunku, on jest ekspertą od języka polskiego. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mamy nadzieję, że doradziliśmy Wam, co możecie sobie zakupić dla siebie. A, jeszcze polecam Wam, słuchajcie, jeżeli chcecie w pełni poczuć, że to mimo wszystko gra, to wykorzystujcie kości sobie. Siadajcie sobie, taki rytuał. Ołóweczek, dwie kostki, bo tylko dwie są potrzebne. Wymagane. K6. Siadacie sobie, otwieracie sobie stronkę, muzyczka. Otwieracie, budujecie postać. Nikogo nie ma, tam wszystkich oddelegowaliście sobie, całą rodzinę i czytacie. I ja w ogóle Wam proponuję sobie zrobić jeszcze coś takiego. O, tu mikrofon i cyk, czytać. Słuchawki, muzyka i wprowadzenie. Krople deszczu rozbijały się o przednią szybę. Pochylasz się do przodu, rzut kością. Sprawdź, czy nie upadłeś. Ty, gdzie są moje kostki? Nie rzucałeś? Nie, no rzucę. Oczywiście przypominamy o subskrypcjach, komentarzach, Patronite mamy, paluchach w górę, komentowaniu, pozytywnym odbieraniu, dla statystyk, oglądaniu. A, no i bądźcie w każdy wtorek, środę, czwartek i w sobotę. Tak. Wybaczcie, że Dredu ostatnio nie zagościł na bo tygodniu. Stracił materiał. Stracił materiał, a Sylwia się rozchorowała, ale to nie jest to, o czym myślicie. Właśnie, to nie jest to, co, o czym myślicie. To jest ten. To jest babolek, gilek. Katarek. Piotr chciałby jeszcze o czymś porozmawiać, nie mamy na to niestety czasu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Okej, wiesz dlaczego taki papier został stworzony? Taki, no? Żeby pisać było. Na kredowym papierze źle piszesz. Widzisz? I to pójdzie do tego materiału.